No siemanko, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym już tutaj 15 odcinku z gry Humankind. Jesteśmy już w epoce przemysłowej, jak tutaj może widzicie po stroju. No i kontynuujmy sobie tutaj rozgrywkę, wybraliśmy Francuzów. Mamy 250 tur za nami, więc 50 tur do końca tak naprawdę. 50 tur do końca. No i zobaczymy, co z tego kurczę wyjdzie wszystkiego. Ja tam walczę już na tych nowych ziemiach. Jak może pamiętacie z ostatniego odcinku, no ale to idzie średnio, szczerze mówiąc. Wybierzmy sobie też badanie jakieś ciekawe. Może hutnictwo. Aszur, no kurde, to ja bym chciał w te dzielnice badawcze, w to wszystko iść, ale widzicie, no tutaj tak naprawdę ja powinienem armię produkować, bo dostaniemy ciężkie bęcki. Tu może w Niniwie zbudujmy jakąś jednostkę. Też może tych samurajów zróbmy. Dobra, cofnijmy się do tego Edo całego naszego. No jak widzicie, no tak to wygląda. No zbudujmy samurajów też, żeby to trochę odbudować. Czyli wychodzi, że z tymi prostymi ludami najlepiej ci samurajowie się sprawdzają. No kurde no. Ale zobaczcie, jak nam nie poszło w ogóle, nie? Stacjonuj. Reaching the end of an ideology axis isn't extremist. Think of it as being focused, yes? Very goal-oriented. Dobra, ciśnijmy, ciśnijmy. Roszczenia. A proposal for your consideration. Otwarte granice. A lost opportunity. Naprawdę. I refuse your proposal. Ci to się kompromitują. W ogóle tych zaraz może zajmę, bo mnie też denerwują. Miał 8 miast, chociaż jakbym ich zajął. Bezczynne miasto Hattusha. No tutaj pójdźmy jeszcze w te badania też. Osobnie alchemika. Szkoła. Biblioteka. Dobra, dom skrybów najpierw zróbmy jeszcze. Tu mamy tych samurajów. Kurczę, zobaczcie, w 10 tur. W 10 tur. No, także widzicie, kurde, jak to długo się schodzi. Dobra, poróbmy tych samurajów jeszcze. W tej Nesie, w tej Niniwie też, kurczę. Chociaż ta produkcja tak naprawdę tego wojska nas w pewien sposób osłabia tak naprawdę, bo tracimy tą ludność, wiecie? I to nas osłabia, osłabia nam też naukę. Jeśli ci ludzie z nauki schodzą na przykład.
to może nam osłabiać naukę, ale teraz naukę mamy naprawdę wymaksowaną, bo zobaczcie, 995 aż, czy spoko. Dobra, zróbmy sporo tych samurajów, no jeszcze spróbujemy taki może zrobić jeden atak na tych naszych przeciwników, złożony po prostu z tych samurajów samych, praktycznie. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Jak widzicie, ciągnę trzy jednostki samurajskie. Wedo mam samurajów i tą jazdę. Ta jazda jest słaba, no. Tak naprawdę atak może i z samych jednostek samurajskich. Dobra, weźmy kolejną technologię. Sprawdźmy w ogóle, co najlepiej wymyślić. Ze średniowiecza już chyba wszystko mamy. Artyleria morska. Co tutaj mamy? Obrona armii. No to ma sens w sumie. Linie zaopatrzeniowe, limit miast, spichlerz. Mecena, to jest chyba dobre. Sława za... plus 50 sława za element budowy. O, to może być dobre, ten mecena. Dobra, to dajmy ten mecenat w sumie. Dajmy ten mecenat, zobaczymy. Co tu się stało? Moment. Co to za miasto było? Moment, co to za miasto ja widziałem przed chwilą? A, zobaczcie! To tu moi wasalowie są teraz. Mój wasal to podbił. Kurde, ale mi pokrzyżowali plany w ogóle. Niech to oddają. Ja, dlaczego to zrobiliście? Ja ich tak, kurczę, osłabiłem. Może tych się uda w takim razie, ale dobra, to zaraz. No ale w sumie może i dobrze nawet, że tu weszli ci Egipcjanie nasi, tak? Nasz wasal to jest. Oni już w zasadzie teraz są chyba Khmerami czy kimś tam. Bo, no bo to jest nasz wasal, nie? Więc i tak będziemy mogli przez tą ziemię przechodzić. Na przykład, żeby kogoś zaatakować. Tylko nie wiem, jak z wojną przeciwko nim. Teraz idę we wszystkie praktycznie możliwe bonusy do badań, wiecie? Już się nie patyczkuję. Już się nie patyczkuję. All in w badania, no tylko to widzę jako jakby ostatnią szansę moją tutaj w tej rozgrywce, żeby jakoś nadgonić. Hattusza, no też w badania, wszystko w badania już teraz w tym momencie. Jak tam w ogóle? No, ponad 1000 jest, zobaczcie, 1007. To chyba dużo jest. Już nie ma nawet bonusu chyba do badań żadnego. No nie ma tu. Do żywności dajmy dzielnicę rybacką na przykład. Albo to może dajmy.
teraz to dajmy. Oj, kurczę, kurczę, no. Kmerowie inaczej na mnie patrzą. No to może tych bym zanektował, tych Anglików. Kurczę, już sam nie wiem, kogo tu zaatakować. Bo oni są blisko mnie, to wiecie, to taki atak będzie dość prosty. A proposal for your consideration. Udostępnianie map, no kurde, ale wy macie kurwa propozycje, naprawdę. Dobra, kolejna jednostka tych całych samurajów. O, to najszybciej to w ogóle będzie tutaj przejść, no ale musimy i tak być na naszym terytorium, żeby się połączyć. Nessa, co ma iść Nessa? Też w badania, kurde. Wszystko, all in w badania, jak ja to mówię. Już w tym momencie, no to tymi badaniami, kurde, jedynie możemy coś ugrać chyba. Chociaż czy ja wiem, czy my do 49 badań dojdziemy? No to jest bardzo wątpliwe, szczerze mówiąc. 12 badań musiałbym jeszcze odkryć. Nie wydaje mi się to prawdopodobne. W dzielnicach może, kurczę, bym doszedł jeszcze do tych 104. W dzielnicach to może i bym doszedł, jakbym wszystko teraz na dzielnicę postawił. No nie, nie da rady wygrać już tego, bo widzę. Tej rozgrywki. I co najgorsze, nawet nie wiem, gdzie za bardzo popełniliśmy błędy, bo tak ładnie się przecież rozwijaliśmy przez długi okres czasu tej rozgrywki. Ale jakoś, kurczę, no nie wiem. Nie wiem, jak to się stało, że, kurczę, w tych punktach sławy, niestety, ale nie najlepiej to wygląda. Może w Saletrę. Idźmy w tą Saletrę, bo jeszcze jej nie mamy. No i ropy naftowej jeszcze nie mamy, a też gdzieś, kurczę, musi być pewnie. Węgiel, węgla też jeszcze nie wydobywamy, nie wiedzieć czemu. Tu mamy ropę. Przy Hattuszy. No dobra, dobra, to zaraz będziemy to wszystko wydobywać. Hattusza. No dobra, to tutaj może dajmy, niech zaczną, niech się zabierają za tą ropkę, którą tam mają. Aha, silnik spalinowy musimy wydobyć. No dobra, odkryć w sensie. Przymus. Inwestuję w naukę. Tak, inwestujmy, kurde, w tą naukę. Bo nie ma innej opcji. You have reached the end of an ideology axis. Of all the epithets other empires may use for you, wishy-washy won't be. Zobaczcie, 1360 w naukę. Już idę po prostu all in w naukę, jak ja to mówię. No i zobaczymy, co wyjdzie z tego, no.
oby coś dobrego. Dzielnicę naukową trzeba zbudować tutaj teraz. O, Polacy przeszli na Zulusów. Mamy mecenat, to tu będziemy mogli jakieś fajne budynki budować. W sensie tą pracownię wynalazcy, zobaczcie. No i to jest coś zajebistego. Teraz sobie wszędzie to postawię. I może to coś da jeszcze. Że tą nauką może coś jeszcze osiągniemy. Dobra, teraz już cokolwiek, żeby po prostu jak najszybciej odkrywać technologie nowe. No, chyba nie damy rady. Wcześniej trzeba było to wszystko robić. Ten all-in w naukę nasz. Dajmy pracownię alchemika. Aha, mamy. No dobra, to tu mamy już 4-osobową armię. No dobra. To zaraz będziemy mieli jakiś sensowny w miarę oddział, bo taki złożony dość mocno z samurajów. Zobaczcie, w ogóle na potężnym minusie jesteśmy. Dobra, zbudujmy dzielnicę badawczą może gdzieś się da. Tu zbudujmy. Musimy mieć jak największą liczbę też tych dzielnic, bo to za to też są punkty. Ale słabo to wygląda, no. Sami zobaczcie. No musimy mieć 49 technologii, żeby tutaj zdobyć gwiazdkę naukowca. W innych tych, no jesteśmy strasznie daleko. Ewentualnie w dzielnicach jeszcze. W dzielnicach myślę, że dojdziemy do tej gwiazdki do końca rozgrywki. No i tutaj w gwiazdkach ekspansjonisty, no ale to nam niewiele da tak naprawdę. Bezczynne miasto, okej. Okay. Pracownia wynalazcy. Nie no, zbudujmy dzielnicę naukową. Prowadź przejmowanie surowców. No i tak nie mamy wpływu, bo to 24 tysiące wpływu byśmy musieli mieć. Więc no, teraz już mamy problem z tymi wpływami, jak widać, powoli. Dobra, zbudujmy dzielnicę naukową. Ile mamy tej nauki? 1204, no spoko, no. Jakiś bonus nam musiał wyjść, bo tam sporo z bonusów dostawaliśmy też. Niniwa. No i co tutaj w Niniwie możemy zrobić? O, manufaktura herbaty. Zobaczcie, plus 50 za element budowy. No to by było dobre w sumie.
Gdzie to się stawia? Tutaj. Tak. No to dobrze, dobrze. Tymi manufakturami. Ciekawe, czy za każdą taką manufakturę jest 50 punktów sławy, czy tylko za pierwszą. Bo może nikt tego nie postawił jeszcze. Zobaczymy. Bezczynna armia, okej. No dobra, czyli mamy oddział tutaj skłożony z 6 jednostek. To ich możemy już gdzieś tam wysłać powoli. No z tymi pokazuje mi, że powinniśmy wygrać. Don't give up. You're not doing as well as the other empires, but you still have time to leave your mark. No nie wiem. Kurde, no zobaczcie. Tlaxa klanie. Słabo trochę. A tu jest chyba ziemia niczyja, to może tu bym założył jeszcze jakiś posterunek swój. Może zróbmy tak. Dobra, Niniwa jest bezczynne miasto. Dostaliśmy punkty sławy, zdaje się, za tą naszą manufakturę. Ciekawe, czy to jednorazowo. Zobaczcie, pracownia wynalazcy. Zróbmy to też. W 7 tur to będziemy mieć. Mamy artylerię morską. No dobra. Czcionka drukarska teraz wychodzi nam. To też bonusy do nauki. Dobra, dajmy to. Już all in w tą naukę idziemy na maksa, ale to chyba nie wiem, czy nam coś to da, czy nie. No tu mamy dwa kolejne oddziały tych samurajów. Co możemy ciekawego w Edo zbudować? Zróbmy to może. No dobra, i tu chyba jest ziemia niczyja. Tak, tu jest ziemia niczyja, to tu sobie możemy... Nie wiem, czy ja się chcę z nimi bić, jak myślicie? A zawalczmy z nimi. Tym razem mamy sporą przewagę. Nie powinniśmy to wygrać tak naprawdę. Gdzieś uciekli od razu. Piękna od razu przewaga. Piękna bitwa. No teraz oddziały samurajów się popisały. Jednak widzicie, jak się zrobi dobrą armię złożoną z dużej ilości, na przykład tutaj oddziałów takich mocnych jak samurajowie, no to to pięknie wygląda. No to to pięknie wygląda. I ja tutaj założę swój posterunek, żeby tutaj zająć tą ziemię.
Co by tu w Hattuszy zbudować ciekawego? O, tu też możemy manufakturę, zobaczcie. No i o to mi właśnie chodziło. Czy wszędzie mogę te manufaktury robić dla 50 punktów sławy? Jeśli tak, no to generalnie to jest świetna informacja, bo jeśli na każdej takiej manufakturze będę miał 50 punktów, no to to mi naprawdę sporo może dać. W wielu miastach tu mi się kończą budowy niebawem. Zobaczymy wtedy w Edo jeszcze tutaj, ale tu manufaktury żadnej nie zrobimy. A tu armia. Dobra, armia niech stacjonuje tu na granicy, powiedzmy. No i wedo, co możemy zrobić? Bo może dzielnicę jakąś z żywnością tym razem? Bo tak naprawdę dzielnicę też trzeba budować, bo za dzielnicę też jest tam bonus. O! Dobra, ja bym teraz założył zajmij terytorium, właśnie posterunek. No moment, bo tu możemy, tu możemy, tu możemy, o tu zajmijmy tak na wzgórzu. To by był chyba dobry teren. Oj. Tak, zajmijmy tu terytorium. Barnard Star. Posterunek w miasto za 5200 możemy od razu rozwinąć. Zróbmy to. Paryż, o, zobaczcie. No dobra, dobra, mamy ósme miasto. Mamy ósme miasto i tu co możemy od razu na dzień dobry? Halę wystawową możemy na przykład postawić. Żywności mamy dużo, przemysłu dużo, funduszy dużo, nauki mamy mało. Zacznijmy może od przemysłu, żeby trochę wzmocnić jeszcze, bo 82 to tak sobie, tak pod 200 może żebyśmy tutaj mieli, bo w tym Edo też mamy taki raczej słaby ten przemysł, a w sumie stąd teraz będzie jeszcze główne jakaś, jeśli będzie jakaś wojna jeszcze w tej rozgrywce, no to z tego Paryża i Edo będziemy tak naprawdę tutaj, z tych dwóch miast będziemy wprowadzać uderzenie, więc to muszą być te miasta mocne, nie? Produktywne. Memphis nie mamy nic. Manufaktura kadzidła. Ale jak to? Moment, moment, bo tutaj coś mi... Tu mam kadzidło, prawda? Szałwia. Tu jest kadzidło, zdaje się. Nie, herbata tam jest. Nie wiem, kurczę, jak to zrobić. Dobra, dajmy może, nie wiem, biuro celnika.
powiedzmy. Czy handlarze ryb. Czy to... Nie, dobra, dajmy to, bo żywność też jest ważna w tym momencie rozgrywki. Żebyśmy mieli te miasta w miarę wypełnione ludźmi. Nessa. Tu manufaktury nie możemy, ale możemy zrobić kopalnię saletry. To zróbmy. Czy tu manufakturę możemy jakąś walnąć? Pereł możemy. Tak. No i bardzo ładnie, zobaczcie, no tymi manufakturami też trochę będziemy tutaj punktować. ...3044. Ale odjeżdżają, no zobaczcie, no tamci mają prawie 5000 punktów. No kurde, nie damy rady wygrać. Ale słabo. No to nic, no to może się chociaż jeszcze pobijmy tymi samurajami z kimś, ja wiem. Zaatakujmy tych w sumie. Tych, co prowadzą. Co nam szkodzi. Bo tu zdaje się, że są właśnie. Czy tu Polacy są? Moment. Nie, no tu są Irokezi. No to zaatakujmy ich. Co nam szkodzi w tym momencie? Już jest wóz albo przewóz, tak naprawdę. ...1600, zobaczcie, jak krótkie punkty badań, to naprawdę ładnie poszliśmy w te badania. Memphis, za 15 tur pracownia wynalazcy. Edito, czemu nie możemy tego zrobić? Aby ulepszyć efekty zasobu, musisz źródła zasobu tego rodzaju w liczbie 4 na 8, obecnie 3. Aha. Okej. Rozumiem. Czyli innymi słowy mamy za mało po prostu kadzidła. Ci Kmerowie się dość mocno tutaj też panoszą, widzę po mapie. Nasz wasal. Dobra, dajmy tą pracownię wynalazcy. Już teraz tu nie mamy tak naprawdę nic. Chyba że możemy manufakturę jakąś postawić jeszcze. No bo i tak już nie mamy tak naprawdę nic do stracenia. Także idźmy w to. Idźmy już all in w tą naukę, naprawdę. Pracownia alchemika, dobra. Też tego wynalazcę. No i tu Paryż. W Paryżu tu byśmy, tu mamy jakieś kopalnie w ogóle do podkrywania. Nie wiem, co budować w tym Paryżu. Jeszcze może walnijmy przemysłówkę. I jeszcze przemysłówkę. Tu ta armia. A wypowiedzmy, tak. Persom. No, kurczę, właśnie... W sumie najtrudniejszemu przeciwnikowi wypowiadamy wojnę jednym oddziałem, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja się tam nie boję.
będzie co ma być. A, tu jest. Nie, tu jest. Tu nie są Persowie. Kura Kinga. The written word was previously available to a small, often wealthy elite. Now, knowledge and propaganda can be distributed to the masses. Jest gwiazdka budowniczego, bardzo ładnie. Do gwiazdki ekspansjonisty też mi brakuje tylko jednego terytorium. O, bank, no, to jest ciekawe. Dobra, dajmy te przywileje handlowe. A proposal for your consideration. Odmów. The proposal is sloppy. My answer is no. Dobra, idźmy w to. Jak jest z tymi badaniami? 1365. All in badania po prostu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Lepszego pomysłu nie mam. Na końcówkę gry. No chyba, że tak jak tutaj jest 24 tury, no to nie będę robił badań. Tylko pójdziemy, nie wiem, w dzielnicę może jakąś. Może w żywność pójdźmy. Tutaj akurat, bo tutaj mamy małą liczbę ludności, dlatego w żywność, bo może wiecie, jak będzie więcej ludności, to tutaj więcej wszystkiego się będzie robiło. Będzie lepiej generalnie. Wszystkie dobre rzeczy mają swój kres. Rozgrywka się zakończy za 30 tur. No właśnie. Okej, i tutaj mamy miasto naszego przeciwnika. Dobra, atakujmy. Podobne siły. Zaatakujmy, kurde tam. Bitwa ręczna. Dobra, jazda z tyłu, może tak być. Zakończ rozmieszczanie. Ja was tam rozwalę. Jakie tam podobne siły. Podobne siły, jak to pospolite ruszenie głównie mają. Dobrze, tak z górki najlepiej jest, widzicie, atakować. No dobra, chociaż kurde, niech przegram tą mapę, ale chociaż im jedno miasto odbije cwaniakom. No ruszajcie się. No coś... Coś się nie poruszyli.
dobra. Bardzo ładnie. No i tutaj jednymi samurajami już jestem w ich... za ich palisadą, no to bardzo dobrze. Ale generalnie... jeszcze tymi się nie ruszyłem. Dobra, tak może wejdźmy. Dajmy koniec rundy. No, jest bitwa do wygrania. To jest jedyny gracz, który też jest w epoce przemysłowej. Persami on gra. Bardzo ładnie. Aha, to jest nasz przeciwnik. No dobra, no wygląda to w miarę dobrze. Wygląda to w miarę dobrze. Bezczynne miasto, Paryż, tak? No dobra, co tutaj możemy jeszcze zrobić? Idźmy, kurczę, w przemysł tutaj. Żeby w razie czego stąd, kurde, armię robić. Na podbój, wiecie, tych ewentualnie gdzieś tutaj jakichś ziem jeszcze. Tutaj ktoś jest. Aha, to są moje jednostki, zapomniałem. Gasnąca dama. Odnów plus 50 do sławy. No... to jest dobra opcja. Minus 30 funduszy. Aha, nie był łaskawy dla Notre Dame. Nie, nie, nie. Odnówmy. Odnówmy zdecydowanie. No dobra, no i mamy tą bitkę. Dobra. Wow. No tu niekorzystny jest układ. Wejdźmy tu może. No dobra, no i się zrobiło dwie jednostki na sześć tak naprawdę. I kim? Tymi mogę się jeszcze ruszyć, no to zaatakujmy ich. Wow, zobaczcie z tego wzgórza. Aj, tutaj jest jeszcze jedna jednostka, widzicie? Trochę słabo. Trochę słabo, no ale tak to niestety wygląda. O.
Ale zobaczcie, ci samurajowie, kurczę, wytrzymali są, naprawdę. Kurczę, szkoda, że mi rozwalili ten oddział. Jeden oddział samurajów straciłem. Tutaj każdy oddział jest na wagę złota. Bardzo mocne jednostki. Tu chyba kolejny niestety stracę. Nie bardzo jak ich mam tam zaatakować, może tak? Ja wiem. Chyba nie bardzo. Jest zwycięstwo. No dobra, 6 jednostek oni utracili. Ja jedną. I przechwyciłem ich miasto. No i bardzo spoko. Esfahan. No doubt this independent people possess sophisticated customs, rights, language and beliefs. I do hope you're going to treat them well. No dobra, to kończmy turę, bo tutaj chyba nie mamy innej opcji. Wzburzone nastroje, no. Jakoś mnie to, kurczę, nie dziwi, że wzburzone nastroje macie. Dobra, na razie sobie elegancko stacjonujmy. O! Premia do badań 15. Blokuj za 12 tysięcy? Nie, to wolę premię do badań. Udział oblężnicze mogę mieć niby za 4 tury, ale... Dajmy premię do badań. 1500 mam, bardzo ładnie. Paryż. Dajmy kolejną dzielnicę przemysłową. Presja artystyczna, pokaż szczegóły. No tu też mnie nie stać. Słabo, kurczę, z tymi wpływami muszę stać. No to wychodzi. Koniec tury. Przywileje handlowe, no bardzo ładnie. No i co, teraz linie zaopatrzeniowe albo działo oblężnicze, potajemny zwiad, dajmy to, bo to będzie plus 1 do limitu miast, to się może przydać jeszcze nam przed zakończeniem tej rozgrywki. Jak tam z tymi gwiazdkami stoimy? No 8 jeszcze musimy odkryć, zrobić, no to nie wiem, czy to nam się uda przed końcem gry, bardzo wątpię, szczerze mówiąc, na kolejną gwiazdkę. Prędzej nam się uda to, te gwiazdki militarysty. Zniszcz następującą liczbę jednostek wojskowych, 93, obecnie 88. To jest możliwe do zrobienia. I dzielnice. To też mi się wydaje, że może to by było możliwe. Terytorium też możliwe jest jeszcze. Ale generalnie będzie dużo brakowało. 3200, zobaczcie, 5000 na pierwsze. Naprawdę, to jest masakra. Ale zobaczcie, jak ja w ogóle zdominowałem tą mapę, tak naprawdę, w dużej mierze. No bo oni są tutaj, ale oni przecież nie, no tu jest duży połoć terenu też, no. Kurde, no. Wydawałoby się, że powinienem to wygrać, no ale widzicie.
Ja wiem. Budujmy jeszcze może trochę dzielnic, bo to daje faktycznie, wiecie, punkty. Bezczynne miasto. Zróbmy dzielnicę przemysłową. Czynne miasto. Dobra, wiecie co? 275 tura, 25 tur do końca, 51 minut tego odcinka. Myślę, że zakończymy na tym ten odcinek. Także zapisuję rozgrywkę. Po 15 odcinku. Także tradycyjnie, jeśli odcinek Wam się podobał, no to zachęcam tutaj do łapki w górę pod tym filmikiem, do subskrypcji mojego kanału. No i do zobaczenia w kolejnych tutaj odcinkach na kanale. Trzymajcie się. Cześć!